W ostatnim odcinku strasznie zhejtowałem Minecraft 1.17. Jednak chciałbym sprawdzić, czy moja opinia jest potwierdzona, dlatego dzisiaj spróbujemy zagrać sobie na survivalu na Minecrafcie 1.17. Tak więc witam was bardzo serdecznie. Co do intra. Robię je, ale po prostu mam urwanie głowy, bo nagrywam tak naprawdę jednocześnie na dwa kanały, na ten i robię bity na C14, więc będą nowe bity wkrótce. A dobra, pierwsze co zrobimy, chyba mamy najlepszy spawn tak naprawdę, bo mamy i świnie, widziałem tam, i mamy tutaj drewno, więc i mamy jaskinie. Zobaczymy, co mi się uda zrobić w ciągu pierwszych 20 minut. Myślę, że to tak plus minus powinno wystarczyć, żeby się przekonać, jak wygląda Minecraft 1.17 od środka. Więc mamy crafting table. Może poszedłbym se po jakieś lepsze itemy. Dobra. Zobaczymy, co można tutaj spotkać. Tak na start, co można spotkać w tym Minecrafcie. Od razu widzę, tutaj jest węgiel. Chyba łatwiejszy jest dostęp do tych wszystkich rud, mi się wydaje. Bo jak grałem na survivalu, to był pierwszy świat, jaki w ogóle miałem survivalowy. Jeszcze zanim zacząłem nagrywać na YouTube'a, to był właśnie z Minecraft 1.17. Czy zanim zacząłem nagrywać? Zanim nagrałem ten odcinek, sobie chwilę pograłem i trochę tam oglądałem se. Grałem se głównie na snapshotach wcześniej, przed przed kanałem na YouTube grałem se na snapshotach i one były taką jakąś imitacją właśnie tego, co jest w Minecraft 1.17. I też ostatnio pojechałem strasznie w recenzji. Ale po prostu według mnie to już nie jest ten Minecraft, który myśmy mogli poznać, kiedy byliśmy, wiecie, dziećmi jeszcze, kiedy po prostu to już nie jest ten sam Minecraft. On się jednak zmienił. I według mnie niestety na gorsze. Dobra, zdobędziemy sobie ten węgiel. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić przynajmniej jakiś fajny dom. I znaleźć jakieś miejsce na bazę wypadową. Chociaż tyle oczekuję. Mamy tutaj grzyby. Tam widziałem o tam. Więc tam zaraz pójdziemy zdobyć. Chciałbym zupę grzybową właśnie zarobić sobie w Minecrafcie, więc te grzyby mi to ułatwią. Moim zdaniem. I co my tu mamy? Mamy zebrany węgiel. Ja wiem, że tam gdzieś na pewno będzie żelazo. Ale na razie tutaj dosłownie nic nie widzę. I kolejny węgiel. Dobra, wiecie co? Ja bym zrobił sobie pochodnie, ale to zaraz. Musimy się trochę rozeznać. I pościnać trochę drewna. Jeżeli byście chcieli, czy może nie, chciałem powiedzieć, że jeżeli byście chcieli drugi odcinek, ale mamy serię survivalową, to jest po prostu, żeby sprawdzić, czy moja opinia na temat tej wersji po prostu była trafna, ale ja po prostu będę to oceniał przez pryzmat właśnie tego, co kiedyś było w Minecraftzie. Ale mi się Minecraft laguje, jeny. No, powiem wam,
Nie jest źle. Nie jest źle. Zdobędziemy sobie grzyby, abym sobie zdobył grzyby. Poczekajcie, skąd wypadają te takie, wiecie? O. Mamy dwa grzyby. Teraz dwa muchomory tak naprawdę by się chyba przydały. Nie pamiętam przepisów w ogóle. Zobaczymy se, co my mamy. Weźmiemy sobie książeczka receptur, miska i jak się robi. O! I mamy tak naprawdę już całkiem niezłe ity. Ja bym sobie dom. Nie chcę na dom jak zawsze w górach. Czyli jeżeli miałbym gdzieś budować dom, no wiecie co, do gór tutaj chyba daleko, więc ja bym sobie wybudował tam dom. Jeżeli by chodziło o mnie, to ja akurat nie będę wracał do tego świata, w sensie prawdopodobnie usunę tego save'a. Choćby z tego względu. Żeby po prostu nie niszczyć serii survivalowej, bo wiem, że to mogłoby zniszczyć tę serię survivalową, a ja tam zaszedłem już dosyć daleko i nie chciałbym po prostu, żeby cokolwiek ją teraz zniszczyło, no. Więc to jest po prostu tyle, ile będziemy mieli okazję zdobyć. Może pojawi się jakaś seria z tego, nie wiem. Raczej nie, bo granie w dwa survivale to jakby już jest trochę dużo. Ja też chcę mieć czas na nagrywanie innych odcinków. Zwłaszcza właśnie Minecraft Creative, którego ostatnio odlazłem na komputerze i ciągle chcę go opublikować, ale nie jestem w stanie, bo tam muszę nagrać dźwięk, głos. No i nie chce mi się to po prostu, nie chce mi się tego robić. Tak totalnie, totalnie serio. Po prostu nie wiem, co tam mam mówić tak naprawdę. Nie pamiętam, co tam budowałem w ogóle. Więc czy odcinek się pojawi? Na pewno. Kiedy? Nie wiem. Jeśli może wejdziemy sobie gdzieś do góry. Zobaczmy se. Opowiem wam, trafił nam się naprawdę dobry seed i dobry spawn. Mamy lawę, mamy wodę. Więc bez problemu moglibyśmy zrobić lawapulkę. Co ja gadam? Bez problemu moglibyśmy zrobić portal do Netheru. Już wiecie, ta pogoda mnie wykańcza. Tutaj w Warszawie to my mamy normalnie deszcze. Taka pogoda, wiecie, listopadowa. Taka listopadowa typowa szaruga. Weźmy sobie. Prosi mnie, żeby dom wybudować se tam, bo mamy w miarę równy teren. A o to mi przede wszystkim chodzi, żeby mieć równy teren do wybudowania domu. Więc byśmy se tam zeszli. Ała! Zeszli. I. No i koper. Nie. On mnie zabije. Kurde, miałem takie szczęście. Weźmy ten koper, zdobądźmy. Ale nie mam łóżka jeny. Mogłem ganiać za tymi zwierzakami. Bo teraz się robi noc.
Ajajaj. Dobra, wiecie co jest najgorsze? Że noc trwa 5 minut, więc przez 5 minut nie będę mógł nic zrobić tak naprawdę teraz. Mam 15 kopru. Mógłbym sobie w sumie to zasadzić, ale nie mam jak wody doprowadzić tam do domu. Czy tam gdzie chcę mieć teoretycznie dom. Trzeba będzie jakoś improwizować, coś czuję. Ile mamy? Dirta? Dwa dirty. Słabiutko. Jeżeli mnie się to nie uda, jeżeli ja tutaj choć raz zginę, to kończę z tym seedem. Z tym światem w ogóle, tym save'em. Gdzieś tutaj było tak. O, tutaj jest płaski teren. Tylko, że jak się nie mylę, on jest pewnie do dwóch jakby cave'ów. Poczekajcie, zaraz się przekonamy, czy się nie mylę. No. Ajajaj. To będzie ciężki odcinek. Już to czuję teraz. Co tam jest? Lava pool? Dużo tutaj lawy. To trzeba przyznać. No i co, nie możemy albo tam się osiedlić, albo gdzieś na górze. Tylko, że na górze jest... Chyba, że tam byśmy się osiedlili. No, wiecie co? Wiecie co? Byśmy się osiedlili tam. Nie chcę w dwóch, w cave'ie się zamieszkać, bo tam mogą być jakieś moby. I one mogą mnie z kolei zabić, więc jeżeli miałbym wybierać miejsce do zamieszkania, jak najdalej od cave'ów. Chyba, żebym miał jakieś drzwi, ale tam drzwi nie wybuduję. Nie, kościotrup jest. Nie. On nie widział? Chyba nie. Najgorsze jest to, że ja nie mam teraz jedzenia. I nie mam jak tak naprawdę wrócić sobie z życia. Początki będą ciężkie, coś czuję. Ajajaj. Giniesz! Udało się. Mamy rybę. Zjedzmy se ją. Gdzie ona? Mamy jeszcze raw pork shop. O! A ryby nie mamy? Ej, oni oszukali mnie na rybę. Ty bez kitu. Ja zabiłem rybę, a nie wypadł mi drop. Słyszałem, że jest drop, ale nie wypadł. No. Jeny. Najgorsze jest to, że ja teraz nie mam czasu zrobić se. One nie idą w moją stronę? Co jest? Chyba, że ich znosi prąd. A to nawet lepiej. Dobra. Idą tutaj? Widzą mnie, widzą, ale jakoś nie idą. Trzeba tam będzie przyjść na tę polanę, tylko że tutaj mamy na tej polanie musimy sefowa. Mamy pająka. Gdzieś tu był kościotrup, no jest kościotrup, ale mamy owce. No i znowu ten. Jak to się w ogóle koper nazywa? Znowu, za dużo tego kopru moim zdaniem. W porównaniu gdyby do możliwości, to jest go za dużo. Bo tak naprawdę jeszcze węgla jak jest dużo, no to wiecie, węgiel ma kilka zastosowań. Ale tak naprawdę po co robić piorunochron? Sygnał będzie i tak pewnie, jeżeli będzie, to będzie krótkotrwały, więc... to takie po prostu...
Coś typu zamienił stryjek siekierkę na kijek. Możemy zamienić ze zwykłe na przykład tam przyciski, które mamy już za jedno drewno, czy dźwignie, które mamy za kamień i drewno. No tak naprawdę coś, co może nie jest droższe, ale mniej będzie trzymało sygnał. Krócej będzie trzymało ten sygnał. Ja, odejdź ode mnie, odejdź! Odejdź! Odejdź, sio, sio, akysz, akysz! Poszła mi stąd! Poszła mi stąd! Nie, no poszła mi stąd! Nie, poszła mi stąd, poszła mi stąd! Aj, aj, aj! To będzie ciężki, naprawdę, odcinek. Mam 15 minut, a nie mam domu z tego powodu, że tam są moby. I nie mam, żeby zdobyć jedzenie, musiałbym tam zejść, ale są tam kościotrupy. Co najmniej jeden. Jeśli nie więcej. Narzędzia mam na wykończeniu. Wiecie co, dobra, ja sobie zrobię nowe narzędzia i idziemy tam po prostu, speedrunujemy teraz. Speedrun, żeby wybudować dom. Pierwszy raz o czymś takim słyszę. Będziemy korzystali się z tego do walki. Nie wiem, gdzie jest ten kościotr. Wiem, że on by mnie miał teraz na hita chyba. Czekajcie, zjemy se. Jakby nie budzi niczyj. Zatruty kurczak, no najlepiej. Gdzie jest kościotrup? Nie widzę go. Może to in... Nie! Aj. Będę musiał jeść to mięso zombie. Dawno tego nie robiłem w sumie. Ostatni raz na Minecraft... Nie! Gdzie ja jestem w ogóle? Więc jeżeli miałbym cokolwiek mówić teraz, na chwilę obecną, o Minecraft 1.17, to nadal Minecraft, tak? Każdy ma swoją jakąś ulubioną wersję. Nie powiem też, że ta wersja jest jakaś niefajna. Odbiega ona od pierwotnego Minecrafta, ale nie powiem, że jest totalnie do bani. Bo według mnie nie jest. Ma fajne rzeczy, fajne funkcje dodane, ale to już nie jest ten, patrząc, porównując do tego, na czym ja się tak naprawdę wychowałem, to jest totalnie inny Minecraft, już coraz mniej przypomina Minecrafta. Chyba że na modach. A też nie mam nic przeciwko temu, bo to sprawia, że Minecraft jest po prostu ciekawszy momentami. Nowe moby. Fajnie, że stworzyli to pod wodą. Ale to już przy 1.16 wersji. Ja byłem jeszcze wcześniej nawet. Tam nie śledziłem update'u, bo mówię, ja grałem na Xboxie, ja myślałem, że jak będzie jakiś update, to na Xboxie wyskoczy mi, trzeba zupdate'ować. No, nie wyskoczyło. Ale i tak, kurczę, powiem wam, mogło być gorzej. Mam 18 minutę, więc zostało mi naprawdę mało czasu, ale... Robi się też dzień. Więc noc trwa 10 minut i dzień trwa 10. Będziemy mieli Flint and Steela? W sensie, no... Nie. Dobra, no jakiś, żebyśmy zdobyli chociaż jakiś kamień, żebyśmy mieli kamień na zakończenie odcinka. Zostało mi 30 sekund. Dobra, wiecie co? Nie udało mi się nic w tym Minecrafcie. W 20 minut mogłem szukać w sumie tych itemów, ale mi się nie chciało. Więc dzięki wam za oglądanie. Zostawcie łapeczkę w górę. No a my się będziemy widzieli dopiero po weekendzie 30, jak zawsze. No i tak jeszcze poprawiając moją opinię,
Minecraft jak Minecraft, tak? Tego nie mogę zarzucić, że ten Minecraft jest jakiś gorszy czy lepszy. Tylko bardziej odbiega po prostu od Minecrafta, jakiego ja znałem, na jakim ja się wychowywałem i to dla mnie nie jest już do końca ten sam Minecraft. Ale dobra, wy sami napiszcie opinię, co sądzicie 1.17 pod tym odcinkiem albo pod poprzednim. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem tutaj. Trzymajcie się, cześć.